Witam widzowie serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym Header Vlogu. Witam serdecznie, jak widzicie znajduję się na polu. Patrzcie, o, tutaj pole. Dobra, o co chodzi, co się dzieje, już tłumaczę. Więc tak, dla tych, którzy nie wiedzą, Header Vlogi to jest po prostu okazjonalnie, tak co kilka miesięcy, po prostu coś pokazuję lub coś opowiadam, jak mam co pokazać lub co opowiedzieć. Vlogi są takim dodatkiem bardziej do tego wszystkiego, co tu się dzieje. Tak jak ja chciałem, żeby było i tak jest. Ostatnio nawet sprawdziłem, był w listopadzie. To było tam wtedy, jak sobie z panem Adrianem, panem Jakubem, czyli z Jafarem i Isim sobie jeździliśmy po Ostrowie w cosplayach. No, i wtedy miałem co pokazać. No, teraz mam akurat co pogadać. Bo w sumie zarzuciliście mi temat akurat do pogadania, więc dzisiaj sobie pogadam. Zwłaszcza też, że chciałem wyjść sobie na spacer, bo jestem akurat w domu. Właśnie, tak co u mnie w ogóle, bo się uaktywniłem, więc co u mnie, byłem trochę nieaktywny. Ogólnie sesja. Sesja, jak u każdego prawdziwego studenta, sesja, czyli zmora po prostu. Po prostu wtedy śmieć, śmieć i jeszcze raz śmieć. Tak, powtarzam śmieć, bo to jest śmieć. No i co? No i ogólnie już 4 na 5 egzaminów napisałem. Ostatni mam teraz w piątek, więc przyjechałem sobie do domu, bo mam chwilę czasu. I uznałem, że chcę przejść na spacer w takie właśnie miejsce, tutaj gdzie sobie idę. Tutaj te pola. A przede mną są takie, jest taki las i takie wzgórza. Starzy widzowie, ci, którzy oglądali mnie gdzieś tam kiedyś wcześniej, będą to kojarzyć, bo to jest po prostu takie górki, gdzie my często sobie nagrywaliśmy różne odcineczki. Tam i fabuły nagrywaliśmy, wiecie, muszę jakoś przejść, bo to było to. Tam sobie nagrywaliśmy fabuły, jakieś różne tam kombinacje i tak dalej. No, czasami po prostu szliśmy, nagrywaliśmy, albo ja jak szedłem, chciałem sobie pogadać z wami, to też tam szedłem. No i tam sobie właśnie będę zmierzał, znaczy byłem tam ogólnie, przeszedłem się tu przez pole, się teraz wracam i sobie nagrywam. I uznałem, że jest to idealny właśnie moment, żeby wam opowiedzieć o tym, o czym ostatnio sobie tam na Instagramie gadaliśmy, jak się uaktywniłem. I uznałem, że chcę też jeszcze zawrzeć to w filmie, żeby to też gdzieś bardziej zostało. I jakoś to było więcej temu uwagi poświęcone. Na Instagramie trochę, no mogłem napisać, ale wolę pogadać. I oczywiście od razu przepraszam za wszelkie różne zacięcia i tak dalej. Ale wpadłem trochę z formy. Jakby ja ostatnie, no ostatni vlog, no to mój było w listopadzie. I wtedy nie byłem sam, też było łatwiej. Bardziej się tam bardziej była taka, wiecie, jesteśmy z ziomkami, bawimy się, coś sobie kręcimy. A tutaj no to po prostu jestem ja, jesteście wy, ja chodzę, gadam i tyle. Nie siedzę sobie przy biurku wygodnie w fotelu, nie gadam sobie do mikrofonu, tylko gadam już tak całkowicie do telefonu. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, o co chodzi, nie przeciągajmy dłużej. Zarzuciliście tematem na Instagramie, w sensie ktoś zapytał mnie, jakie plany na kanał. I mnie to zawsze cieszy, bo ja za każdym razem, jak wrzucam zakładkę do pytań na Instagramie, to liczę na to, że ktoś zapyta o kanał. Bo ja uwielbiam gadać o kanale, ja uwielbiam się tam dzielić z wami, że coś się tam dzieje, jakieś pomysły są i tak dalej. Może też nie za dużo, bo w moim przypadku, jak ja będę się wszystkimi pomysłami dzielił, to finalnie połowa z tego nie wyjdzie. Nie mogę wszystkich rzeczy mówić. Z Adi mamy w tym doświadczenie, że jak ja mówię wszystkie pomysły, to duża część z nich nie wychodzi. Dlatego mówię tylko takie pomysły, które raczej wyjdą, albo takie bardziej rzeczy ogólne. Ale ogólnie ja zawsze czekam, aż ktoś zapyta o kanał. O coś konkretnego, albo ogólnie jakie plany. No i padło pytanie, i uznałem, wykorzystam tę okazję. I powiem o rzeczy, która w tym roku jest... No to jest taki właśnie jakby ogólny plan na cały rok. Ogólny plan na cały rok, czyli wprowadzenie całej ekipy 2-3-2 na kanał. Czyli w sumie, jak tam napisałem potem, bo uznałem, że też napiszę coś o ekipie, kto jest i tak dalej. 14 osób w sumie razem ze mną. 13 plus ja po prostu. Opowiedziałem tam właśnie o każdym. W sensie wszystkich wypisałem, całą 13 i gdzieś tam o każdym coś powiedziałem. Więcej lub mniej powiedziałem. Uznałem też, że szczerze mówiąc, fajnie było właśnie też opowiedzieć w filmie, bo zawsze to będzie jakoś lepiej. I przy okazji opowiem konkretnie, co to chodzi, o co chodzi, ekipa 2-3-2, co to jest. Nagle znikąd się pojawili, nagle znikąd Hedosi zmienił się w Hedosi 2-3-2. W ogóle Hedosi, jak chcecie, możecie mówić, ja sam mówię różnie. I uznałem, opowiem wam. Więc po tym przydługim, 5-minutowym wstępie przejdźmy już do rzeczy, o co chodzi. Więc tak, ogólnie ja w sumie na przestrzeni tych już zaraz będzie 7 lat, bo to w grudniu będziemy świętowali 7 rocznicę, za każdym razem gdzieś tam się przywijały ku mnie jakieś osoby. No, kanał jest mój, chociaż w pewnym momencie miał nie być mój, ale po prostu gdzieś tam zawsze miałem jakąś ekipę wokół siebie. Mniejszą, większą, ale miałem. Jak na początku byli moi tutaj ziomkowie z podwórka, z tymi wchodziliśmy sobie na dwór, nagrywaliśmy jakieś odcineczki, jechaliśmy gdzieś rower, nagrywaliśmy vlogi rowerowe i fabuły też różne i tak dalej. Ogólnie, różne rzeczy. Byłem tam z Kacpem, takim powiedzmy moim Adim z tamtych czasów, coś takiego. To jest taka osoba, mój najbliższy współpracownik, który był ze mną przy wszystkich rzeczach, które robiłem.
gdzieś tam wspierał mnie i robił też swoje. Pozdrawiam Kacpra w ogóle serdecznie. Może oglądasz. A jak nie, to ci podejście. Z nimi tam nagrywaliśmy tak od prawie początku do tak powiedzmy 2019 mniej więcej. Jak tam zrobiliśmy fabułę, to potem stopniowo jakoś, że nam się nie bardzo zbytnio chciało robić. No i gdzieś tam stopniowo kontakt sobie też umiał. Mamy gdzieś tam taki sporadyczny kontakt. Czasami zapytamy się, to, co tam słychać, gdzieś się miniemy na ulicy, ale gdzieś tak mniej gadamy. Ale spoko. Jakby ja wszystkim wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się tam ciepło. I cóż, przyszedł 2019, czyli jak ja to zawsze zwykłem mówić, wielka załamka tak zwana. No po prostu troszeczkę gorzej było z moją psychiką, o czym też wspomniałem w specjalnym na 300 słów, że szedłem na terapię. I sobie jestem, jest dobrze, ja się dobrze czuję. No, ale wtedy czułem się masakrycznie źle, z różnych tam powodów, ale odbiło się też na kanale. Odbiło się na kanale w taki sposób, że ja nie wiedziałem, co mam tu robić. Jakby formuła taka typowo vlogowa, którą robiłem, się wyczerpała. Nie czułem frajdy z robienia vlogów, a jeszcze dodatkowo dół sprawiał, że już w ogóle nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I wiecie, były te kombinowania wszystkie różne takie. Fabuły właśnie od tego się zaczęło, potem różne inne rzeczy. I w międzyczasie właśnie wtedy pojawił się Norbi. Norbi to jest mój przyjaciel, z którym się przyjaźnimy od gimnazjum, czyli będzie teraz ile? 9 lat w tym roku. A znamy się od podstawówki, czyli trzeba dać tego 6 czy 15. Studiuję matematykę, policzyć do tyłu nie umie. Ej, dobra, mam ci trochę wolnego. Dzisiaj nie muszę myśleć o matkę. No i co? I Norbi właśnie ogólnie my tak sobie, jak się przyjaźnimy ten lat, to zawsze gdzieś tam sobie przecinał się temat YouTube'a. No, ja robiłem YouTube'a od wiadomo, od dość dawna. No i też kiedyś chciał spróbować. No i tak mu zaproponowałem, ej, chodź ze mną poprowadzić kanał. Bo byłoby mi jakoś wygodniej być z kimś. Też właśnie w takim momencie ogólnie jakoś tak miałem takie już naprawdę mega wielkie poczucie, że muszę mieć kogoś do towarzystwa. No i Norbi przyszedł, ponagrywał parę vlogów. Ja też coś tam ponagrywałem, nagraliśmy nawet wspólny odcinek. Ale potem doszliśmy do wniosku, że my nie wiemy, co robić na tym kanale. Filmy zostały zdjęte i Norbiego nie ma. Ale jak napisałem wam na Instagramie, no to Norbi powrócił w pewnym sensie, bo nagraliśmy ten film Maska. No i tam wybiłem go w napisach jako simp. No taki Norbiego jest nikt. Jest też Norbi na Discordzie cały czas. Zresztą wszyscy są na Discordzie. Jak ktoś z was nie jest na Discordzie, to link w opisie, bo tam wszyscy są. No i był Norbi. On potem, jak mówię, odszedł. I potem przyszły właśnie czasy Minabi i ekipy 232, czyli teraz to obecne. No bo co, content filmowy się zaczął. 2 lata temu już będzie wow. To będzie za niedługo będą 2 lata. 2 lata temu, no to zacząłem, wróciłem w lipcu do nagrywania z contentem filmowym, a potem pod koniec roku właśnie zawiązała się ekipa Minabi, czyli rzeczy minecraftowe, fabuły, normalne odcineczki i tak dalej. Wszystko, wiecie, tego typu. No i co, nagrywaliśmy sobie, dobrze się przy tym nawet bawiliśmy. Ja się cieszę ogólnie, że to powstało, bo moim marzeniem zawsze było zrobienie czegoś w Minecrafcie, czegoś właśnie fabularnego. No i tam byłem najpierw Power Production też, jak pamiętacie, potem właśnie Minabi, więc no, swoje marzenie spełniłem. Może nie jakoś tak w 100%, bo chciałem zrobić coś naprawdę takiego mega potężnego, może kiedyś zrobię jeszcze, ale ogólnie no, powiedzmy, że swoje marzenie spełniłem. Jakiś pies sobie siedzi, ale dobra, chyba nic tu się nie stanie. No i wracając. No i była ekipa Minabi, tam właśnie zapoznałem Wolfa. Wolf, nasz szanowny zastępca. Zresztą się, jak Adi jest moją prawą ręką, tak Wolf jest moją lewą ręką. No i właśnie tam Wolfa poznałem, potem się wciągnąłem w to Adiego i Ażelego. No i tam jeszcze różne inne osoby, które gdzieś tam się przewinęły. No i tak było sobie Minabi, które sobie trwało aż do marca, mniej więcej, tak powiedzmy. Znaczy, w marcu skończyliśmy na Biswiwal. Tam nagraliśmy te ostatnie odcinki, potem ten finałowy, który tak się przedłużał, bo myśmy go skończyli w kwietniu, a ja go potem finalnie wcześniej dopiero razem z Wolfem we wrześniu. Ale dobra, to jest temat zupełnie na zupełnie inny odcinek. O Minabi też mogę opowiedzieć w ogóle. Jak chcecie, żebym o czymś opowiedział, to piszcie w komentarzach. Ja sobie bardzo chętnie pochodzę i poopowiadam. Mam jakąś chęć, ja lubię opowiadać ogólnie. No jakby o tym się kanał opiera, ja opowiadam. Ale mam jakąś chęć taką opowiadać właśnie tak, tego typu. Chcę albo nabrać formę do nagrywania takich vlogasków, bo chciałem wakacje dużo porobić. Fakt, że do wakacji jeszcze kawał czasu, ale przydałoby się jakąś formę wyrobić. Także tutaj jak macie jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Piesio sobie tam chodzi, ale to przejdziemy koło piesia. Niech sobie chodzi, nie będę mu przeszkadzał. To przejdziemy z koło piesia i zaraz będę opowiadał dalej. Dobra, kontynuując. Piesia jeszcze nie minąłem, ale tam on idzie w tą samą stronę co ja. No i cóż, jeżeli chodzi o Minabi, to potem było tak, że myśmy po Suivalu robili różne projekty. W sensie mieliśmy różne pomysły na to, co dalej z sobą zrobić. Była fabuła taka potężna, były odcineczki zwykłe, był dubbing. Różne były tego pomysły. Tam też się zebrało trochę ludzi, myśmy nad tym kombinowali, siedzieli. To właśnie w tym momencie, kiedy w zeszłym roku, to było tak, no od marca do czerwca, właśnie takie wszelkie kombinowanie. I wtedy też kanał trochę podupadł na tym. Czyli ja ogólnie wiedziałem o tym, że jak będę się w Minabi bardziej angażował, to kanał trochę na tym poducierpi. Ja to zrozumiałem, powiem ci tak dobitnie, bo wiedziałem o tym na początku,
ale chyba nie zdawałem sobie z tego tak sprawy w pełni. Dopiero właśnie przy kombinowaniu tymi projektami, gdzie naprawdę sobie zarzuciłem na głowę za dużo, bo pomysł miałem na 4 kanały w sumie w jednym momencie, gdzie ja studiując jeszcze, ja mam czasami problem jeden kanał utrzymać, a sobie dopiero 4. Dobra, gdzie jest piesio? Gdzieś po lasu. A ja dotarłem już do tego lasku, o. Jest ten lasek. Dobra, to pójdziemy. Tak, pójdziemy, o wiem. Wiem, że pójdziemy. No i dobra, no i tam sobie działaliśmy nad tymi wszystkimi projektami. Finalnie nic z tego nie wyszło. Czemu? To też jest temat na osobny odcinek. Mogę kiedyś wam o tym opowiedzieć, jeżeli byście chcieli. Czy ominam mi pojawić pewien materiał? Jest taki pomysł. Dobra, nic więcej nie mówię. Bo finalnie ten materiał zaraz potem nie wyjdzie. Nie mogę mieć o wszystkich pomysłach. No i dobra. Minabi upadło. Myśmy tam sobie tylko tak teraz obecnie mamy dalej tam jakiś kontakt. Nie ze wszystkimi, ale z częścią. Ale ogólnie ja miałem coś takiego, że ja chciałem dalej z ludźmi działać. W momencie tych właśnie robienia tych projektów, które nie wychodziły, z Adim nasza współpraca na kanale moim się coraz bardziej zacieśniała. Coraz więcej z Adim żeśmy kombinowali sobie różnych rzeczy. Bo Adi, wiecie, na początku roku on się pojawiał sporadycznie. To czasami przychodzi na jakąś recenzyjkę. I w sumie na tym się kończyła historia. Natomiast właśnie wtedy jakoś tak z Adim coraz bardziej zaczęliśmy współpracować. Adi chciał ze mną współpracować, chciał robić rzeczy o filmach. Ja też coraz bardziej mi się to, coraz bardziej się w tym odnajdywałem, bo to trochę zajęło, zanim ja się w tym poczułem tak swojsko, że tak powiem, swojsko, nie, że dobre słowo. Ja, trochę minęło, zanim ja się w tym poczułem, że to jest moje. Na początku ja się długo czułem, że to nie jest forma, w której ja bym się odnalazł, a finalnie jakoś tak zacząłem to robić tak, że ja się czułem tu jak u siebie, tak po mojemu może powiedzmy trochę. No ja się czuję swobodnie. Cieszę się w ogóle, że mam content filmowy, bo mam o czym opowiadać. No i cóż, no z Adim sama się współpraca zaciśniła. My zaczęliśmy sobie razem działać. No a jeszcze kwestia była taka, że był właśnie Wolf, z którym też dalej chcieliśmy jakoś mieć kontakt. Znaczy kontakt mieliśmy z Wolfem wtedy, ale brakowało nam robienia czegoś. I tam jeszcze Ażeli i tam jeszcze inne osoby. I tak w pewnym momencie, jak już mój Discord się tego zastał, właśnie jeszcze Wojna Narodów była. Myśmy jeszcze serwer chcieli, jak Minabi się kończył, myśmy serwer jeszcze chcieli otwierać. Gdy był pod banderą moją już, nie? Mojej firmy można powiedzieć. Jakkolwiek to nie brzmi, ale można tak powiedzieć. Więc ogólnie myśmy tu sobie siedzieli na Discordzie, widzieliśmy co ze sobą zrobić. I tak ja w pewnym momencie uznałem, ej, a może ja bym zbudował sobie ekipę z tego. Może my byśmy wszyscy opowiadali o filmach, bo dużo część z nas filmy lubi. Poczekajcie, wiecie co? Chwila przerwy. Bo jestem na tej górce. Bo nie, jakby tu wchodziliśmy, nie? Szedłem stamtąd. Czekajcie, nie w tą stronę. Nie wróć. Stamtąd sobie. Kurde, już nie umiem obsługiwać telefonu. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj. I tu jest górka taka. Znaczy to jest górka piaskowa. Co to było dalej? Aha. Już wiem. No i właśnie tak pamiętam, że któregoś dnia zrobiłem coś takiego, że stworzyłem na Discordzie rangę Ekipa 232. Wtedy nikt nie wiedział, o co chodzi jeszcze. Ja powiedziałem, że to jest ranga, która ma nagrodzić. No ktoś tam sobie idzie, ale to nieważne. Nie będziemy sobie przeszkadzać. To ja może pójdę, o! Ja zejdę i pójdę tam sobie bokiem. To była ranga, która miała nagrodzić tam osoby takie, które na Discordzie tam się udzielają. Ale bardziej u mnie to było coś takiego, że chciałem sobie z tego zbudować jakąś ekipę. Faktycznie, ekipę 232. I chciałem właśnie zbudować ją z ziomków. Cześć! Nie widać was! Nie! Znaczy, słychać was chyba. Dobra, siema. Siema. Dobra. Trzymajcie się. Dobra. A jakiś znajomych padł, dobra. Żeby nie przeszkadzać, pójdziemy tam. No i co, powstała się ta ranga, no ale stopniowo gdzieś tam mówiłem właśnie o tym, że ja chciałbym faktycznie robić jakieś rzeczy. I tak jakś naturalnie wyszło, zaczęliśmy sobie gdzieś tam gadać o jakichś rzeczach, aż w końcu, kiedy to było? W październiku chyba? Tak? Pojawił się odcinek Poznajcie Ekipę 232, gdzie właśnie wtedy był taki moment, że ekipa istniała i mieliśmy coś robić. I naszym pierwszym właśnie ekipowym wydarzeniem, coś gdzie będziemy jako ekipa coś robić, miał być właśnie ten turniej Skywars. No i faktycznie tak było, bo był tam Ażeli, był tam Texas. Texas to też właśnie, jak pisałem na Instagramie, jeden z naszych ziomków, który właśnie był na Minabi. Nie, Texas nie był na Minabi. Texas przed po Minabi, sorry. Texas przed po Minabi działał z nami przy tych wszystkich projektach, które nie wyszły. No i Texas sobie jest, nie? Ale jeszcze nigdzie tak nie był widoczny. Zgraliśmy sobie wtedy w ten turniej Skywars. Jeszcze oczywiście na streamach często się przewijali niektórzy. Astrid, Texas i inni. Potem tam jeszcze zrobiłem ten film Ekipa 232 i to w stylu Gwiezdnych Wojen. To miało być takie fajne właśnie na rozpoczęcie. No, że to był 23 grudnia, moje urodziny, a więc też święto Ekipa 232. Jakby kto nie wiedział, to 232 wziął się z tego, że miałem 23 grudnia urodziny. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma.
to się wrócę tam na tą górkę. No i tak już właśnie od początku tego roku mówiliśmy sobie, że chcemy ekipę 2-3-2 rozwinąć. Plan jest prosty. Wprowadzić wszystkich na kanał. Niech każdy sobie będzie na chociaż jednym odcinku i niech każdy gdzieś tam sobie coś nagrywa. Różnie. Jedni tam bardziej się znają, na przykład na anime, to tam mamy na przykład właśnie pana Adriana. Adi chce też z anime coś robić. Szymek też się na anime zna. Łódź na przykład też na Władcy Pieśni się zna. Ja chcę wrócić do Władcy Pieśni, bo ja dawno nie oglądałem nic. Trochę oglądałem tak w pełni z kilka lat temu. Tak do kogoś z kawkowek w telewizji leci. A bardzo chciałem wejść w Władcy Pieśni, bo lubię to uniwersum. I tu chciałem właśnie, żeby Łódź mi w tym pomógł. Więc coś się z Łódźem pewnie porobimy. Że oni polecili tam, to ja pójdę tu, co jest potem. No i tam jeszcze wszystkie tam różne rzeczy. Lewy się pojawił jako nasz widz, a potem nasz ziomek. On tam przy Marvelu działa ze mną i z Adim, a że i przy Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie wszystko. Będzie wszystko, wprowadzimy. Nie widzę ich. Gdzieś tam poszli. Dobra. Nie spodziewałem się tu wpaść na jakichś znajomych. W sensie mało ludzi się porusza po tych górach. A przynajmniej jak ja tu przychodzę, to mało koło tu widzę. No tylko tego pieska widziałem. Nie spodziewałem się, że akurat dzisiaj ktoś tu będzie się poruszał. No. No i dobra. Więc po prostu tak właśnie jest, to jest historia ekipy 232. Tak oni się zrodzili. Po prostu są to wszelcy moi ziomkowie, współpracownicy i też widzowie, bo jest lewy, którzy po prostu ja bym chciał, żebyśmy razem robili jakiś fajny kontencik. A tam sobie siedzą. Chyba to szybko przejdę, żeby nie przeszkadzać. Albo oni też nie przeszkadzali mnie. I żeby po prostu sobie robić razem jakieś fajne rzeczy, opowiadać o filmach i niech coś z tego fajnego powstanie. Bo ja lubię robić z ludźmi. Ja lubię i samemu, choćby dzisiaj, a lubię też robić z ludźmi. Będzie bardzo fajnie, tak robi. Nie wiem, kiedy to odcinek nie wleci, ale dzisiaj są walentynki. To wszystkiego dobrego wszystkim. Czy macie kogoś, czy nie. Jak macie kogoś, to żeby wam ten dzień miło upłynął z tą osobą. Jak nie macie, to żeby miło wam ten dzień upłynął bez tej osoby i żeby na kolejną się znalazła jakaś osoba. Dzisiaj na przykład właśnie chcę zrobić streama sobie. Streama walentynkowego. Też po prostu, dawno nie było streama. Wiecie, jak tak chcemy sobie właśnie zrobić streamka. Pogram sobie w gierki. Przeanalizujemy sobie Zwiastun Strażników Galaktyki. Także to wszystko było, bo na pewno ten odcinek wleci nie chyba czwartek, piątek. Nie wiem, kiedy dokładnie odcinek wleci. Gdzieś tak w okolicach tego. O, wrócę na to pole, tam skończymy. No i tak to po prostu będzie. Wprowadzić wszystkich na kanał. Nie każdy sobie będzie, nie każdy działa. Poróbmy sobie jakieś fajne odcineczki. Niech będzie fajnie, niech się ekipa rozwija. Ja się cieszę, mam sobie ludzi, z którymi mogę sobie działać, robić fajne rzeczy. Ja lubię robić z ludźmi. I chyba w sumie tyle po prostu. Nie wiem, czy coś więcej mam powiedzieć. Powiedziałem całą wam historię. Może o czymś zapomniałem, ale w razie czego dopytujcie w komentarzach. Ja w razie czego też coś napiszę. No i to chyba tyle. To teraz myślę, że nadszedł czas na najważniejsze. Czyli oddam głos komuś i devu. W sensie, żeby też tu ekipa coś mogła powiedzieć, to po prostu teraz ci, którzy chcieli, bo nie każdy chciał, nie każdy jeszcze czuł się na to gotowy, nie każdy chciał w takiej formie, ale po prostu teraz oddaję głos ekipowiczom i ci, którzy po prostu chcą coś powiedzieć, to teraz po prostu posłuchajmy, co mają do powiedzenia o sobie. Po prostu przedstawią wam się, także zapraszam do oglądania po prostu. Well, ta nasza ekipa 2137 to jest zgromadzenie ludzi, którzy chcą dalej coś tam robić z Hadosiem, z naszym szefunciem. Kochano, w niej są dawni przyjaciele szefuncia i członkowie, byli członkowie Minabi, ale że Minabi już nie ma, to no to teraz jesteśmy tam, działamy. Co ja mogę powiedzieć o członkach? Członk to jest długi, prążkowany pręt, a poza tym jeszcze o członkach ekipy, to ja mogę powiedzieć, że no, mała aktywność jest, ale to jest nieważne, bo zaangażowanie też jest małe, a minus plus minus daje plus, więc mamy plus. Ważne, że Hadosi pracuje i my czasem coś zrobimy u niego. W sumie to jesteśmy takie zwierzaczki, które raz na miesiąc, raz na dłużej niż miesiąc wyjdą, coś zrobią i to tyle. No nie wiem, to jest spowodowane pewnie głównie tym, że w sumie nie wiem, czy no, małe zaangażowanie jest u nas. Nie wiem, ja mam szkołę, mam więcej rzeczy teraz do roboty, więc ja tego nie robię tak często, jakbym chciał. Miałem robić odcinek o dlaczego warto obejrzeć Groton, ale nie mam czasu jakoś tak, zwłaszcza przez tą karę. Ale nieważne. Poza mną i odrośnie jeszcze Elemental, który też pracuje i się orientuje w tym. No i on faktycznie to jest taki ulubiony pupilek Rosiego, dlatego on go trzyma w piwnicy, żeby mu nie uciekł. No i takie są fakty. Ostatnio czasem skrzeszam ludzi z naszej ekipy, na przykład Noitiro. Kiedyś próbowałem Texasa, ale przestałem i jakoś tam idziemy do przodu. A to ja jeszcze dodam, tak? Poza tym, to
mamy taki projekt, który pracujemy w naszą trójkę główną. Na razie tylko w trójkę. No, a potem to się rozrośnie. Jeśli to się uda, a przy naszym toku pracy to też nic nie obiecuję. Zobaczymy, jak to będzie, ale no, tak jak książki, nie wiem, R.R. Martina czy Sapkowskiego. Są prace, ale w sumie to nie wiadomo, czy dożyjecie do tego. No dobra, no to pa. Hej, z tej strony Texas, możecie mnie kojarzyć z Rówka Dosiego, na których co jakiś czas się pojawiam. Jestem uczniem technikum wojskowym i jestem w klasie czwartej. Zajmuję się opistycznie modelowaniem oraz voice actingiem. Poznałem w swoim życiu wiele osób, a najpopularniejszym na z pewnością była Trendox, którego możecie kojarzyć z kanału Kebab. Dołączyłem do Minabi tuż po zakończeniu serii Minabi Survival, z czego co słyszałem, to dużo pomagałem w planach kanału, co osobiście sądzę, że mało co robiłem w porównaniu co mogłem zrobić. Uczęszczałem również w evencie Skywarsów pomiędzy ekipą 2312 oraz Power Production. Nara. Ej, z tej strony Matrix i za dużo proszę za obecnie za moje gardła, po prostu. Jakiś czas temu po prostu byłem chory i troszeczkę jeszcze gardło się nie wróciło do domu. No to może od początku, na przykład, kiedy poznałem się z Filipem, AKH Dosim. No kurde, to było dość dawno, bo to... To było 5 lub 6 lat temu, kurde, nie pamiętam, bo naprawdę było dawno. Dzisiaj nie ma jedlicy, znam od 4 lata, więc no, dość 5-4 lata też. Ale dobra, dalej mówiąc. Po spotkaliśmy się na pewnym serwerze, takim, co robiła, chyba DW Super Beats, coś w tym stylu, a to było, kurde, bardzo dawno, więc zaledwo co mogę pamiętać. No to może coś sobie, coś opowiem. No to co? Lubię rysować, lubię nawet bardzo rysować. Planuję sobie na swój własny komik zrobić, na który mam akurat plany zrobić. I nawet w robocie. Lubię gry komputerowe i to podobne. Jakie to takie bardziej statystyczne czasami. Albo też takie czasami strzelanki się przypadły mi do gustu. Bardzo chciałem kiedyś się nauczyć właśnie modelować w Blenderze. Obecnie też potrafię animować w Animatorze i modelować w Model Benchu. Ogólnie jest to troszeczkę tutaj jest tylko od grafiki, więc chyba będzie na tyle, więc przekazuję głos dalej. Albo Hedosemu, więc zależy od okoliczności, więc ja się tutaj już żegnam. Więc cześć, tu Azele, albo Azeli. Z Filipem poznaliśmy się na takiej grupce Star Warsowej, którą kiedyś mieliśmy, teraz już dawno upadła. I właśnie pierwszy projekt, który pomagałem mu robić, był właśnie ze Star Wars. To był jakiś skrypt do filmu o kimś tam. Później tłumaczyłem mu parę rzeczy, ale tak to się zakolegowaliśmy. Później z Adrianem zaczął też pracować, ja się gdzieś tam wbijałem i ogólnie, no w sumie tak to wyglądało. Później z Adrianem i z Filipem zaczęliśmy grać, tam najpierw był Minecraft, później Fortnite, później Minabi Survival, później robiliśmy jeszcze jakieś mniejsze rzeczy. Czasem tłumaczę mu rzeczy, czasem sobie gramy. W sumie to tyle, jeżeli chodzi o naszą taką współpracę na kanale u niego. Będę raczej się pojawiał w Star Warsowych filmikach albo w gamingowych, w niektórych się pojawiałem, znaczy w filmikach na streamach, ale jakieś tam filmiki pewnie też będzie robił. Więc tak, jeżeli o mnie chodzi, to głównie Star Warsowe rzeczy, bo w tym jestem dość specjalistą. To tyle. Hedosi, weź to potnie jakoś dobrze, czy coś. Wywal połowę w ogóle. Cześć, tu Elemental, szerzej znany jako Adi. Jestem chyba drugą najbardziej znaną osobą na kanale zaraz po samym Hedosim. Kazał mi się dograć, zmusił mnie siłą, więc jak mam teraz czas, to się dogram. Może w sumie skąd się znamy, bo to pewnie nieraz pisałem i nieraz będę mówił przy jakichś okazjach, ale wydaje mi się, że dobrze było powiedzieć to i teraz. Równo, może nie równo, bo 1 stycznia 2021 roku mój na tamtą chwilę najlepszy przyjaciel, którego imienia nie wymówię, to zostawię w tajemnicy. Dodał mnie na pewną grupkę na Messengerze w tematyce Gwiezdnych Wojen, bo nowy rok był, to stwierdziłem nowy ja i dodał mnie na grupę, gdzie poznałem dwie, że tak powiem, osoby, z którymi na ten czas dosyć obszernie rozmawiam. Mogę chyba nazwać, że są to moi internetowi przyjaciele. Hedosiego miałem okazję zacząć na żywo, a Żelego niestety nie. Oby do takiego dnia nie doszło. Tak naprawdę Hedosiego na początku jak poznałem, to nie wysyłał, pamiętam jak na tamten czas, nic o swoim kanale. Nie pamiętam dokładnie, jak tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać, ale wiem, że to był już chyba marzec 2021 roku i tam zobaczyłem, że Hedosi regularnie wysyłał linki do filmów na YouTubie i w sumie tak się dowiedziałem, że coś nagrywałem
nagrywał, bo chyba chwalił się filmikiem, nim nastały mroczne czasy, jak dobrze pamiętam. I tak naprawdę początek mojej współpracy z Hadasiem wyglądał tak, że robiłem mu miniaturki do filmów, które finalnie zostały użyte raz i te filmy i tak są zdjęte, więc no to jest tylko taki minus. Obecnie w sumie też robię miniaturki i te przynajmniej znajdują jakieś dostosowanie faktycznie, a nie są zdejmowane. Znaczy oczywiście był powód do ich zdjęcia, więc jak to wyglądało. Nie pamiętam już dokładnie chwili, kiedy była taka przerwa, bo pamiętam, że regularnie tam z Hadasiem rozmawiałem, potem miałem przerwę i dzień w dzień grałem po prostu z Azelim w najróżniejszego rodzaju gry, byleby się czegoś złapać. Aż pewnego dnia, aha, to był dokładnie styczeń 2022 roku, gdzie Hadasie nam zaproponował udział w takim projekcie Minabi Survival i miał być to taki luźny survival łączony z RP, który no powstał. Braliśmy w tym udział i w sumie od tamtego momentu też zacząłem tak naprawdę robić cokolwiek z Hadasiem, bo jak się nie mylę, to chyba 13 stycznia nagraliśmy pierwszy film, w którym pierwszy raz występowałem i to była... Nie lubię się do tego przyznawać, ale był to film Fan Marvela tłumaczy mi Spider-Man No Way Home. No był to mój debiut i nie najlepiej wypadł, ale no od tamtej pory było tylko lepiej. Teraz robię już nawet własne filmy i w sumie jeden dosłownie teraz pisałem i się od niego oderwałem. Więc no... I po tym jak od tego stycznia 2022 roku jakoś poszło, aż do dzisiaj i tak to robimy. A co bym chciał robić na kanale? Tak naprawdę to nie myślałem o odpowiedzi na to pytanie, bo nie myślę, jakby chciałbym myśleć, ale szczerze ja raczej żyję tym z dnia na dzień. Jakby jak są recenzje na przykład, no to jest coś takiego, że wiem, że będzie film Marvela czy jakiś inny, który będziemy chcieli obejrzeć. Po prostu wiem, że będziemy robili jego recenzję, więc tak naprawdę to jest takie coś, że żyje się tym z dnia na dzień. Nie ma się jakichś takich wielkich planów na kilka lat do przodu, ani nawet na kilka tygodni. No można tylko przewidywać ten, na przykład, nie wiem, co będzie po tym. Będzie The Marvels, no to pewnie tego też będzie recenzja. Ale gdyby tak ogólnie powiedzieć, to chciałbym robić to, co robię teraz, plus trochę więcej własnych filmów. Chciałbym na pewno poprawić ich jakość, tego jak to wszystko brzmi, bo ostatni wyszedł dobrze, ale no, tam było kilka problemów, niedociągnięć, ale no będzie raczej tylko lepiej, więc no, to jest moja odpowiedź na to, co chciałbym robić. To samo co teraz, żyć z dnia na dzień i po prostu utrzymać regularność tego robienia i mieć dalej z tego taką zabawę, jaką mam teraz. I to chyba tyle. Dobra, wy już posłuchaliście ekipowiczów, ja jeszcze nie, bo na ten moment jak nagrywam, to jeszcze nikt mi nic nie wysłał, także no ja czekam po prostu na nagrania sobie. I to już jest wszystko. Kurde, mi się teraz bardzo fajnie mówiło. Ogólnie widzowie, ja przeszedłem przez ten raz najpierw, nagrałem 15 minut odcinka i idę sobie tu po tej drodze i mówię nie, mam dość, muszę jeszcze raz. I przeszedłem sobie na koniec właśnie tego pola, wracałem się, zacząłem nagrywać i poczułem się komfortowo. Czyli w sumie tak, że tam potem jakieś minutowe próby były, to w sumie chyba nagrałem to za powiedzmy czwartym razem, tak plus minus. Muszę nabrać formy, muszę znowu wychodzić z domu i nagrywać sobie poza domem. No i to będzie wszystko już w takim razie w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, czy tam propozycje właśnie jakiegoś gadanego takiego vlogaska, czy jakieś pytania macie do ekipowiczów, czy do mnie, może jakiegoś Q&A wspólnego byśmy zrobili, coś takiego, pomyślimy jeszcze. No i co? No i to tyle. W takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.